Cześć Boże, Łukasz Karpiel, przegląd tygodnia. Zaczynamy! Ile wart jest Chrystusowy Krzyż? Jeden z jego uczniów wycenił go na 30 srebrników. Ile to będzie w dolarach? O to powinniśmy zapytać władze piłkarskiego klubu Real Madrid. Otóż hiszpański gigant podpisał umowę z firmą Marka, sprzedającą klubowe gadżety kibicom na Bliskim Wschodzie w krajach islamskich. Pamiątki Realu Madryt będą tam dystrybuowane bez krzyża wieńczącego koronę w herbie drużyny. Dlaczego? bowiem w tym rejonie krzyż jest kwestią wrażliwą. Dzięki tej umowie do kasy Realu mogą napłynąć dodatkowe miliony. Ciekawe czy władze klubu pamiętają jeszcze słowa Jezusa Chrystusa ostrzegającego: Kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprze się i ja przed moim Ojcem. A może w Madrycie już działają w trybie Allahu Akbar? Pozostajemy wciąż na Półwyspie Iberyjskim, gdzie nie tylko kluby sportowe wstydzą się krzyża. Hiszpańska lewica do spółki z liberałami chce usunąć symbol chrześcijaństwa z parlamentu oraz wprowadzić zakaz wzywania imienia Boga podczas składania przysięgi. Z pewnością usłuszne media, nie tylko hiszpańskie, określą tę propozycję mianem odważnej czy śmiałej. Jednak przecież prawdziwą odwagą hiszpańscy politycy wykazaliby się występując przeciwko islamskim symbolom, ale to oczywiście nigdy się nie zdarzy. Na koniec coś optymistycznego. Episkopat Włoch zajął się wybudowanymi w ciągu ostatnich dziesięcioleci kościołami, których architektura cóż co najmniej urąga godności miejsc sakralnych. Trudno nie zgodzić się z opinią kardynała Ravasiego, który zauważył, że wiele nowoczesnych świątyń to raczej sakralne garaże, w których zaparkowano wiernych. Problem ten niestety dotyczy także polskich świątyń, które padły ofiarą pseudoartystycznych wizji swoich projektantów. Chowanie po bocznych kaplicach tabernakulum jest tylko jednym z tego przejawów. Czas najwyższy, aby i w architekturze sakralnej dokonała się dobra zmiana. Błogosławionego tygodnia, szczęść Boże!